Jakie rozpoczęcie vloga? No to co, no witam was w kolejnym, piątym vlogmasie, jutro Mikołajki. Także dzisiaj będzie bardzo ciekawy vlog. Ja aktualnie sprzątam po śniadaniu, znowu kacer gotował, więc znowu muszę tutaj ogarnąć kuchnię. No i słuchajcie, dzisiaj ma w planach jechać przede wszystkim do sklepu po ozdoby. Kacper, jesteś to gotowy? No, ja poczekam do sklepu. No jak, będziesz musiał mnie nagrywać. Także będą ozdoby, będziemy pakować i szykować prezenty na Mikołajki na jutro. Że no, będzie się działo naprawdę. Także dajcie mi chwilę, dokończę sprzątać, szybko się pomaluję i bierzemy się za spakowanie kalendarzy. Odpalam czajnik, a to znak, że otwieramy kalendarz z herbatą. Pomalowałam się i dzisiaj pomalowałam sobie usta czerwoną szminką, mam czerwony sweterek i herbatka numer 5 to herbatka czarna, cytrynowa. Kalendarz od Kacpra, że jako pierwszy zobaczymy, czy przygotował mi coś w numerku 5. Jest coś, jest jakaś karteczka, tym razem nawet równo obcięta. Pod łóżkiem? Nie, bo ona jest z tego wyrywanego. A, okej. Pod łóżkiem coś na mnie czeka, także sprawdźmy, co tam jest tutaj. Czy tam? Po drugiej stronie coś takiego małego, płaskiego. Czekolada? O, spinacze, ale ładne, świąteczne. Super. Do czego to, Kacper? No do prania, czy nie? Nie, to nie są do prania, żabko. No jak nie? Takie są do prania. To drewniane nie, to są takie ozdobne, wiesz, do kartek, jak zrobiłeś mi ten taki obrazek w domu, to mam swoimi zdjęciami. Na to takie kupimy Instaxa i będziemy sobie wpinać. Mieliśmy w Avaho, mieliśmy kupić na 1 grudnia Instaxa i sobie codziennie fotkę robić. Okej, piękne. Bardzo ładne, dziękuję. Teraz kalendarz od dziewczyn. Klasycznie, standardowo. Okej, kalendarz od dziewczyn. Dzisiaj mamy piątkę. A co ja tu zostawiłam? Paczek został mi jeden. Dobra, piąteczka. O, w piąteczce mam sanki na choinkę. Śliczne. Dzięki, dziewczyny. Idziemy założyć tylko na choinkę. Może tym razem tutaj od drzwi wejściowych. No, super. Pięknie to wygląda. No i co, może tworzymy teraz jeden kosmetyczny, a dwa zostawimy na koniec vlogmasu. No to może ten z Lancoma. On ma fajne rzeczy w środku. Dobra, tworzymy tutaj już na szybko. Szukamy piątki, jest od razu pod ręką, piąteczka, coś drobnego, chyba jakaś szminka, albo tusz. Okej, tusz do rzęs, malutki, idealny do torebki, fajnie. Okej, a teraz zbieramy się do wyjścia na zakupki. Przyjechaliśmy do Dąbrowy. Kacper stwierdził, że zakupy zrobimy tutaj w Dąbrowie, bo i tak musimy podjechać do siebie na pocztę w Dąbrowie i tak dalej, więc mamy trochę spraw do załatwienia. Podjechaliśmy właśnie pod salon, pod Esse. Zrobimy mamie niespodziankę, bo się raczej nas nie spodziewa, a nie widzieliśmy się trochę. Teraz jak mieszkałem w Katowicach, to rzadziej tutaj bywamy, więc lecimy. Słuchajcie, zaczęłam nagrywać teraz vlogmasa, salon pokazać, dziewczyny wszystkie schowały się pod ladą. Wychodźcie, pokażcie się dziewczyny. Słuchajcie, my dopiero teraz wyszliśmy z banku. Z półtorej godziny straciliśmy właśnie w banku i na poczcie. Masakra, jest godzina 15:30 prawie. Dopiero teraz jedziemy do sklepu zrobić zakupy świąteczne. Nie jedliśmy jeszcze obiadu. Zjedliśmy sobie tylko na szybko w Żabce batonika. Jest taki batonik, nazywa się Dobra Kaloria i nasza koleżanka Asia, dietetyczka, poleciła nam go, że jest spoko skład i że śmiało można zjeść coś takiego w formie przekąski. No i oprócz tego popijamy sobie tymi takimi, wiecie, smoothie z Żabki, foodini. I jedziemy w końcu do sklepu właśnie z ozdobami świątecznymi. Miałam pomysł na początku jechać do Ikei, ale stwierdziłam, że w Ikei będzie po prostu masa ludzi jak zawsze, więc jedziemy do Teddy'ego i może wejdziemy do Pepco po jakieś świąteczne papucie. Takie, wiecie, klapki do domu dochodzenia. No zobaczymy, mam nadzieję, że będą już takie rzeczy. Już w sumie zaraz Mikołaj, więc powinny być w obu tych sklepach, nie? Mamy ten plus, że w Dąbrowie jest Wendopark i tam są akurat Teddy i Pepco obok siebie. Także za jednym zamachem załatwimy wszystko. Jesteśmy już pod Teddy i lecimy na zakupki. Myślałam o właśnie jakichś nalepkach na szyby, ale są tutaj tylko takie, widzę, kolorowe takie w sumie dla dzieci, więc trochę słabo.
są takie ładne, ale też takie trochę dziecięce. Bardziej myślałam o takich gwiazdach na okno. O coś w tym stylu, tylko że są niebieskie tylko. Może na lodówkę? Co nie? Przykleić? Myślisz, że się chwyci na lodówce naszej? No ja bym wolał na magnes coś na lodówkę. Tu jest sporo różnych takich jakby ala świeczek, widzicie, na baterie. To mi się też podoba, ładna ta dekoracja, tylko tam nie będzie w sumie pasować. Tam jest akurat taki kolor rose gold, czyli taki... Nie wiadomo co, czy jest bardziej srebro, czy złoto. Ale myślę, że jakieś lampeczki może weźmiemy i tam wokół gdzieś tej szafki, którą mamy pod telewizorem, powiesimy i zapalimy. Co tego, co ty myślisz? Nie chcesz. Takie wieże na sezonowe. Wiadomo, że to takie bardziej dziadostwo, bo to dużo nie kosztuje. Na przykład te lampki kosztują 30 zł. No to jest dość mało jak takie lampki, ale tak na jeden sezon to czemu nie? Ale zobaczcie, jakie śmieszne bąbki. Świnia. Fajne, nie? Tak, świnia. Może gdzieś jest krówka. Nie ma chyba. Ale śmiechowe. O, ładne, ale... No. O! O! Bierzemy? Kozak. Piękny, nie? Hmm? Weźmy może dwa takie. Jak zwykle. Ale szczęście żyje. Bierzemy je? No. Dobra, no to okej. Weźmy jeszcze jedną, bo widzę jeszcze jedną. To już do twojej mamy? Nie, myślałam na chojego domu. No, ale tak, no bo twojej mamy będzie nie pasowała, no, raczej. Tak. Dobra. Fajne. Byłam jeszcze w Pepco, ale już było tyle ludzi, że nie nagrywaliśmy nic. Szybko w hurtowni zniczy. Chciałam kupić dziadka znicz, bo dzisiaj jest 4 grudzień, kiedy nagrywam tego vloga i akurat jest Barburka. Mój dziadek był górnikiem, więc kupiłam takiego znicza bałwana, pokażę wam. I w ogóle byłam w szoku, kupiłam go w hurtowni zniczy, zobaczcie. Taki wielki, kosztował 15 zł. Także stwierdziłam, kurczę, taka super cena, a z fajnego znicza. Także jest już świąteczny znicz. Jedziemy teraz właśnie na cmentarz i Kacper włączył mi, słuchajcie, playlistę świąteczną i All I Want For Christmas Is You i włączył i lecą wszystkie hity, także super. Muszę wam powiedzieć, że kupiliśmy tą dobrą kalorię i to takie picie tego shake'a. I o której to piliśmy, Klaudia? O 14? 30 gdzieś, no. O 14.30, jest 16.15 i ja nie trzyma jestem nas, głodny. Nie? No. Trzyma, trzyma. I Kacper naprawdę jest głodomorem i bardzo dużo je. No, a także... już mamy plan, że pojedziemy na sushi i zazwyczaj mam tak, że jak myślę o sushi, to już chciałbym rzucić wszystko i pojechać zjeść. A teraz się zorientowałem, że w sumie to patrz ile czasu minęło i... Nie jesteś jakiś głodny, ja no? Też nie. Ja też nie, ale mi akurat dzisiaj boli coś głowa i jest mi wręcz trochę niedobrze z tego powodu. Mnie też bolało, tylko jak kawę wypiłem i miałam, no, nic nie przyszło po kawie. No, ja nie piłam kawy i mnie boli. Jedziemy teraz na ten cmentarz, już się robi całkowicie w sumie ciemno. Ale fajnie, ja właśnie lubię, kiedy na cmentarzu jest dużo światełek i jest noc. A w sumie tak wyszło, że ostatnio nie byliśmy jakoś na cmentarzu dziadka, nie? Tak to jeździmy często, a akurat ostatnio bardzo dużo było pracy i chyba ostatnio właśnie byliśmy na Wszystkich Świętych, czyli miesiąc temu. Nie odzywaliśmy się w samochodzie, bo miałam mojego pasażera, którego musiałam pilnować, żeby się nie ruszał. Jesteśmy już w domu, jedziemy do góry. W końcu będzie u nas pierwszy raz, bo jutro mam wolne od szkoły, także może z nami posiedzieć. I jedziemy. Mam w ogóle tak, że zawsze w takim okresie świątecznym, mimo że dziadek mój już w sumie nie żyje ponad 2 lata, to mam takie coś, że... Ponad 2 lata? No, 2 prawie. To mam takie coś, że tak przed świętami jest mi dużo bardziej przykro i nie chciałam się tego odzywać od razu po wejściu ze cmentarza. No, a potem wzięliśmy tego małego przyjaciela, żeby u nas sobie posiedział z nami. Jak ci się podoba, Barry? Jak ci się podoba? Jak ci się tutaj podoba nowe zapachy? Co? No śmietnik jest pusty, wyciągnięty worek. Najbardziej ci zainteresował, co? Gdzie ty grzebałeś tutaj? Podobało ci się coś? No tak, tak, tak. To jak fajnie jest, to zobacz, choinka jest, Barry, nawet. W drodze tutaj do mieszkania wstąpiliśmy do Katowic, do Sakury na sushi odebrać na wynos, dzwoniliśmy jeszcze obiadku, także mamy torbę, zjemy najpierw to co mamy i potem pokażę wam co kupiłam i otworzymy kalendarze. No i co? Najmniejsza część chyba tego vloga, unboxing, tego co kupiłam. Stwierdziłam, że nie pokażę wam dzisiaj tych prezentów mikołajkowych, bo ten vlog będzie trwał za długo, bo będę jeszcze otwierać kalendarze i tak dalej. Także prezenty mikołajkowe w jutrzejszym vlogu, co kupiłam dla każdego. No a dzisiaj kupiłam w tym tydzień te pączki, to widzieliście, 3 sztuki wzięłam. Z pani, która stała ze mną w kolejce, powiedziała, że kurczę, wyglądają jak prawdziwe pączki, także naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ciekawe, jak będą wyglądały na choince. Zobaczymy, zaraz je założę. Następnie kupiłam światełka, jedne z Pepco za 7,99, takie.
I te Steady były droższe, bo kosztowały 20 zł, takie a la koraliczki. Oba w sumie zestawy są z bateriami, jakby na baterię. Z? Nie, na baterię. No, okay. Na baterię. A mamy baterię? Na baterię kupiłam. Wzięłam jeszcze takie, jak to się nazywa? Laseczki na choinkę, takie biało-czerwone, one kosztowały 6,50 wtedy. Te naklejki, które Wam pokazałam i myślę, że przykleimy je na tą szafę, w której obudowana jest lodówka, jeśli będzie się dało, a jeśli nie, no to może na okno. Co ja to jeszcze mam? Aha, teraz mam prezent dla siebie i dla rodziców, wspólny można powiedzieć. Jeden jest dla mnie pierwszy. Czerwona świeca, zawsze podobały mi się takie świece, gdzie mieliśmy w środku kilka knotów i znalazłam w Pepco właśnie tego typu świeczkę z 5 knotami od góry. Zapach to jakieś tam ciasteczka, także taki typowo świąteczny i identyczną wzięłam moim rodzicom, tylko w kolorze białym, bo u mnie do domu pasuje bardziej biała, więc wzięłam w sumie bardziej dla taty jako prezent mikołajkowy na jutro, bo dla mamy mam już prezent, także dla taty taka świeca o zupełnie innym zapachu i myślę, że będzie bardziej pasował dla moich rodziców. No i też jest te 5 knotów. Bardzo mi się to podoba. Właśnie podobają mi się takie duże świece i kosztowały w Pepco 19,90, czyli tak nie mało, nie dużo. Taka średnia cena. Marynie, schodź. Okej, okay. Tak naprawdę mam jeszcze tylko baterie. Zwykłe, klasyczne jakieś tam te paluszki. No i co? Z domu wzięłam jeszcze takie moje drzewko, które miałam w tamtym roku, dostałam od mamy chyba na święta, tak mi się coś kojarzy, czy po co, czy na Mikołaja dostałam, coś takiego. I to jest takie drzewko, które daje takie ciepłe światło, bardzo ładne. I w sumie to tyle, nie kupiłam nic więcej, bo jakoś tak nie do końca był wybór. Z Kasrym chodziliśmy i tak stwierdziliśmy, kurczę, że nie ma jakiegoś super wyboru, więc wzięliśmy tylko tyle i myślę, że to w zupełności wystarczy, żeby fajnie przyozdobić mieszkanko na święta. No dobra, no to myślę, że możemy już teraz się sobie pójść po kalendarze do pokoju. No i tak, otworzyłam już Lancome. Może zapalmy kasę światło. Otworzyłam już dzisiaj Lancome rano. Dobrze pamiętam, że dzisiaj otworzyłam rano Lancome. Tak. Więc teraz szybko NYX i Maybelline. Dzisiaj piątka. O, i mamy błyszczyk. One są bardzo fajne, te błyszczyki. Z NYXa mam kolor Cher. O! I teraz ten z Maybelline, gdzie jest piątka, jest na dole. Lakier, też kolejny do paznokci. Tak się prezentuje. No i jeszcze kolejne ogłoszenie parafialne. W jutrzejszym vlogmasie mikołajkowym ogłoszę wyniki z poprzedniego vloga. Także kto brał udział, to czekajcie do jutra. Jutro w mikołajkowym vlogmasie powiem Wam, kto zdobędzie ten zestaw lakierów i może dorzucę też ten lakier do tego zestawu. Ja tak jak mówiłam, nie maluję paznokci. Czerwony, świąteczny, może komuś się przyda. Jakie ciężkie. Chyba za ciężkie na tą choinkę są. Oj. Coś czuję, że trzeba będzie znaleźć inne miejsce na te donaty, bo ta choinka jest taka drobniutka, może po prostu na żywo moim rodzicom dam te donaty. Tak chyba będę musiała zrobić, chyba że gdzieś tutaj zawieszę, ale nie wiem, pokombinuję, pomyślę. My tak naprawdę teraz będziemy szli z Barem na spacer, a może wcześniej jeszcze zmyję sobie makijaż, bo już tak czuję potrzebę, żeby zmyć, także szybciutko lecę do łazienki umyć buzia. I ja, słuchajcie, teraz biorę się za pielęgnację buzi, zmyję makijaż i jestem ciekawa, czy jesteście też jakby chętni na to, żebym pokazywała we vlogmasie więcej makijażu, więcej pielęgnacji. Jakoś tak te vlogmasy nie są związane z makijażem, pielęgnacją, dlatego że mam kanał Klatex, na którym dodaję treści beauty, to jest kanał bardziej vlogowy, ale jeśli macie ochotę, żebym tu nieco pokazywała również o pielęgnacji, o makijażu we vlogach, to dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się jutro w Mikołajki. Pa, pa! Buziaki!